Dobre Dobre tło. tło, dobre tło. Biblioteka nawet szkolna. Nice. Witam wszystkich bardzo serdecznie na webinarium zorganizowanym w ramach programu Filmoteka Szkolna Akcja. Projekt jest częścią programu Filmoteka Szkolna prowadzącego przez Filmotekę Narodową Instytut Audiowizualny przy wsparciu Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej. Ja nazywam się Daria Żukowska, pracuję w Centrum Edukacji Obywatelskiej i będę moderowała dzisiejsze spotkanie. Film w realizacji nowej podstawy programowej w klasach 4-7 to temat dzisiejszego webinaru, którego prowadzącymi będą pani Danuta Górecka i pani Dorota Gołębiowska. Już za chwilę przekażę im głos, ale zanim to nastąpi, opowiem o kilku kwestiach technicznych. Po lewej stronie naszego pokoju znajduje się okienko czat. Widzę, że już państwo z niego korzystają. Bardzo się cieszę. Dzień dobry pani Agnieszko, dzień dobry pani Magdaleno. Z tego okienka mogą państwo korzystać i odpowiadać na pytania prowadzących, bądź zadawać pytania techniczne. Jeżeli będą jakieś problemy, to proszę dać mi znać, ja postaram się gdzieś szybko pomóc i je rozwiązać. I nie zabieram więcej czasu, życzę owocnego spotkania i przekazuję głos prowadzącym. Pani powiedziała, że mamy 20 sekund. Pani Danuta, już możemy. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu. Witamy Państwa z Łodzi, z Centralnego Gabinetu Edukacji Filmowej. Dzisiaj porozmawiamy o tym, czy film jest sprzymierzeńcem w realizacji nowej podstawy programowej. No, póki co do klasy 7, od przyszłego roku do klasy 8. Ja nazywam się Dorota Gołębiowska i pracuję w Centralnym Gabinecie Edukacji Filmowej i wspólnie ze mną poprowadzi dzisiejsze spotkanie pani Danuta Górecka z Łódzkiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli Kształcenia Praktycznego, konsultant, doradca metodyczny. Proszę Państwa, bardzo nam miło, że w ten no, taki właściwie już zimowy wieczór Państwo się z nami spotkali. Jak na razie widzę same Panie. Bardzo nam miło Panie widzieć i mówimy wszystkim dzień dobry, właściwie dobry wieczór, patrząc na to, co za oknem. Mamy do Państwa taką prośbę. Chciałbyśmy rozpocząć od ankiety, ponieważ chciałbyśmy się zorientować, jakich przedmiotów Państwo uczą. Czy jesteście Państwo przede wszystkim polonistami, czy też inne przedmioty? Poprosimy o wypełnienie ankiety. Czy nie wiem, czy Państwo widzicie tę ankietę? Tak, o tak, tak, tak. Widzę. Bardzo dziękujemy. Widzę, że historia nie znika, nie. Dominują poloniści. A jeszcze nam zostały chyba 3 osoby. 4. 4. Ale widzę, że jest pani Urszula, która jest fizykiem. Bardzo nam miło. Wiedza o kulturze. No, w szkole podstawowej niestety takiego przedmiotu, taki przedmiot nie jest planowany. Z tego co wiem, to chyba w szkole ponadpodstawowej, w nowej podstawie programowej już też wokół nie będzie. Nie wiem, czy ktoś jest, kto chyba jeszcze nie wypełnił. Wpisały tutaj, tak? Tak. To w takim razie zakończymy. Widzimy, że tutaj ponad 50% to są poloniści. Pokażemy Państwu, jak wygląda sytuacja. O, mam nadzieję, że widać podsumowanie naszej ankiety. Czyli widzimy, że przede wszystkim poloniści, ale także nauczyciele przedmiotów artystycznych, przyrodniczych, historii i WOS-u. Bardzo, bardzo nam miło. Mamy nadzieję, że to dzisiejsze spotkanie też Państwa zainspiruje
Czy się Państwo czegoś nowego dowiecie, to tego nie wiemy, ponieważ nie wiemy, jakie jest duże Państwa doświadczenie w wykorzystaniu filmu. Ale do rzeczy. Oto plan naszego dzisiejszego spotkania. Postaramy się zastanowić się nad tym, jakie korzyści przynosi praca filmem, przy jakich okazjach edukacyjnych sięgać po film. Zastanowimy się, co dalej. Obejrzymy film z młodzieżą i jak dalej postępować. Spróbujemy nakreślić miejsce filmu w nowej podstawie programowej. Przedstawimy też kilka takich praktycznych propozycji realizacji wybranych treści w klasach 4-7, przede wszystkim z języka polskiego, ale także z historii. Odwołamy się również do godzin wychowawczych, bo pewnie wszyscy jesteśmy również wychowawcami. I wreszcie spróbujemy w realizacji edukacji filmowej oraz materiałów. I mamy taką prośbę, bardzo będzie nam miło, jeżeli będziecie Państwo zadawali pytania, może po każdej takiej części, żeby jakiś porządek tutaj i ład zachować, będzie nam chyba łatwiej, żebyście Państwo skomentowali, my ewentualnie się odniesiemy, no oczywiście w miarę naszych możliwości. Czy się Państwo na to zgadzacie? Będzie nam miło, jeżeli jakiś tutaj sygnał w czacie otrzymamy. Nie ma początkowego slajdu. A slajd początkowy? Slajd początkowy to był tylko takim slajdem na dzień dobry. Możemy go jeszcze raz pokazać. No, dziękujemy bardzo. Czyli rozumiem, że zaakceptowaliście Państwo ten plan i idziemy dalej, tak? Tak, dziękujemy bardzo. Wobec tego, jakie korzyści przynosi praca z filmem? A może jeszcze takie pytanie, czy Państwo na co dzień korzystacie, czy sięgacie, czy to jest taki tekst kultury, czy narzędzie, po które Państwo często sięgacie? Tak? Często, rzadko, jeżeli byście Państwo powiedzieli. Chemia, korzysta Pani. O, chemia, wspaniale. Od czasu do czasu. Dość często. Często. To wspaniale, bo widzicie Państwo, że na pewno efekty, przynajmniej jeśli chodzi o zainteresowanie uczniów, są. Wobec tego przechodzimy do kilku takich sugestii, jakie korzyści przynosi praca z filmem. Korzyści pracy z filmem są ogromne. To wszyscy doskonale wiemy, bo Państwo tutaj wynika z tego czatu, chętnie po film sięgają. Przede wszystkim zgodzą się zapewne Państwo z nami, że film jest takim medium demokratycznym. Tak? Każdy może mieć na jego temat jakąś własną opinię, zachęca do wymieniania tej opinii, tak? Do wymiany opinii, daje szansę włączenia się do rozmowy wszystkim uczniom. Poza tym dzięki filmowi uczeń ma także szansę poznać jakieś zjawisko z różnych stron, z różnych perspektyw. Nie możemy także zapominać o takich poznawczych wartościach filmu, prawda? Film jest niekwestionowanym źródłem wiedzy o świecie, o ludziach, ich postawach, miejscach, obyczajach, krajach, państwach i różnych zjawiskach. Także ta poznawcza siła filmu także jest ogromna. No też jest tutaj kilku historyków, także film świetnie się przydaje do omawiania różnych zjawisk historycznych, zastanawiania się nad pewnymi zjawiskami społecznymi. Ale to, co nas tutaj dzisiaj interesuje, to przydatność, naszym zdaniem ogromna przydatność filmu, jeśli chodzi o osiąganie celów dydaktycznych różnych przedmiotów. I tutaj dobrze się sprawdza zarówno film dokumentalny, tak, jak i film fabularny, jak i krótki film, znaczy jakiś fragment wybrany, dobrze wybrany fragment filmu. I wszystko to może być pretekstem do różnego rodzaju ćwiczeń, jeżeli chodzi o język polski, na przykład do układania dialogów, opisów, budowania charakterystyk, zabierania głosu w dyskusji, budowania linii argumentacyjnej. Jeśli chodzi o edukację filmową w szkole, zwykle
Nauczyciele, którzy nie korzystają z filmu, mówią, że po prostu nie ma na czasu. Właściwie trudno z takim argumentem się nie zgodzić, bo rzeczywiście, no, zwłaszcza po reformie, ci z Państwa, którzy na przykład pracują z siódmoklasistami, wiedzą, ile tam jest godzin i jak trudno ten czas wygospodarować, ale to jest, no, naszym zdaniem w dużym stopniu kwestia organizacji, kwestia zaplanowania tej pracy i kwestia wpisania planu filmu do planu swojej pracy, do programu, który się realizuje. I tak też, kiedy realizować edukację filmową? Oczywiście na zajęciach lekcyjnych, tutaj wspomniałyśmy o tych, na jakich przedmiotach. Oczywiście język polski się wydaje najbardziej takim, no, oczywistym czasem i miejscem, ale także języki obce, historia, wiedza o społeczeństwie, muzyka, plastyka, religia, etyka i tak dalej. Tutaj myślę, że nie trzeba nikogo przekonywać, bo tak jak tutaj panie wspominają, że i na lekcjach chemii, i na lekcjach fizyki film może zaistnieć, ponieważ, no, pełni taką funkcję, no, utylitarną. Po prostu młodzież się bardziej interesuje. Jeżeli na lekcji pojawia się film, młodzież, dzieci zupełnie inaczej reagują. Raz, że film, tak jak już wspomniałyśmy, jest im bliski, ponieważ oglądają filmów dużo razy więcej niż czytają książek, no, pewnie ku ubolewaniu też naszemu. I w związku z tym w kontakcie z filmem czują się dobrze i bezpiecznie. Poza tym film oddziaływuje na emocje, a wiemy z doświadczenia, że tam, gdzie uda nam się pobudzić emocje, efekt edukacyjny jest dużo lepszy. Warto także film wykorzystywać na zajęciach pozalekcyjnych. Jeśli chodzi o szkołę podstawową, no to takie miejsce może być świetlica, zajęcia świetlicowe. Oczywiście, no, nie możemy taką edukacją filmową nazwać po prostu puszczenia dzieciom filmu w ramach tego czasu oczekiwania na rodziców, ale jeżeli te zajęcia się odpowiednio zaplanuje, przygotuje i przeprowadzi, niekoniecznie trzeba wykorzystać filmy pełnometrażowe. Będziemy się starały zachęcać Państwa do sięgania również po filmy dokumentalne, filmy krótkometrażowe, po animacje, nie tylko te takie tak zwane bajki dla dzieci. Zachęcamy serdecznie do prowadzenia też kół, na przykład koło filmowe. To nie musi być koło, na którym tylko oglądamy filmy. Młodzież, jak Państwo wiecie, dysponuje sprzętem bardzo już zaawansowanym, jeśli chodzi o możliwość rejestracji dźwięku i obrazu. Wiemy też, że coraz lepiej od strony technicznej i informatycznej radzą sobie z wykorzystaniem właśnie tych kamer w telefonach. Nie wiem, czy ktoś z Państwa miał okazję zobaczyć, jak wygląda taka klasyczna tablica na Facebooku u takiego młodszego nastolatka, 12-13-latka. Czy ktoś z Państwa może widział, jak wygląda? Pewnie część z Państwa korzysta z portali społecznościowych i zazwyczaj to są teksty, obrazki, a u takich młodszych nastolatków to są filmy i to są filmy, takie transmisje. Oni po prostu prowadzą transmisje, mają kamerki, mają sprzęt i prowadzą transmisje. Tylko co oni transmitują? Właściwie nic. Siedzą i pokazują siebie, jak siedzą i się nudzą. Także fakt, że posiadają taki sprzęt, fakt, że, no, mają już całkiem spore takie informatyczne możliwości, no, myślę, że zachęca nas do tego, żeby tworzyć takie koła, gdzie inspirujemy młodzież do wykorzystania takiego bardziej twórczego i no, może nawet artystycznego. Oczywiście szkolny dyskusyjny klub filmowy to jest taka formuła sprawdzona i chyba jest teraz renesans takich form, chociaż, no, tutaj od razu, no, trzeba niestety powiedzieć o tym, że każdy film wyświetlany w szkole, biorąc pod uwagę kwestie praw autorskich, trzeba pamiętać o tym, że oczywiście obowiązuje, jest zapisany w prawie ten wyjątek edukacyjny, ale on musi być umocowany w dokumentach szkolnych, czyli jeżeli wykorzystujemy filmy
czy właśnie w szkolnym DKF-ie, czy przy innych okazjach, to powinniśmy mieć to wpisane do dokumentów szkolnych, tak żeby rzeczywiście były tam wpisane cele edukacyjne, jakie dzięki temu realizujemy. No, zależy nam na tym, żeby pracować zgodnie z prawem, no, to jest oczywiste. Inne sposoby pracy z filmem to chociażby filmowy projekt edukacyjny. Jak Państwo wiecie, nowa podstawa programowa już w tej części preambuły mówi, akcentuje rolę projektu edukacyjnego. On do tej pory był mocno zaakcentowany w gimnazjum, tam był obowiązek realizacji projektu edukacyjnego. Tu również jest istotną metodą pracy. Zachęcamy również do wyjść do kina, ale można traktować te wyjścia do kina jako takie mikroprojekty, zwłaszcza dla młodszych uczniów. Mam tu na myśli przede wszystkim czwarto-piątoklasistów, kiedy oddajemy uczniom no, na tyle, na ile się da, że wybierają film, sprawdzają po ile bilety, rozmawiają z innymi nauczycielami, prawda, czy wyrażają zgodę, czy dany film da się wykorzystać także na innych przedmiotach i wspólnie przygotowują takie wyjście do kina jako taki element też integrujący. Inny sposób to oczywiście no, taka wyprawa tematyczna, na przykład filmowa Zielona Szkoła czy obóz z filmem. My tutaj jako Gabinet Edukacji Filmowej taką formę prowadzimy. Przyjeżdża do nas młodzież na takie 2-3-4-dniowe pobyty i organizujemy im różne formy od warsztatów realizacji filmowej, poczynając przez spacery po Łodzi filmowej, filmową grę miejską, analizy i tak dalej. Tutaj mamy już taką właśnie ciekawą wypowiedź. Tak, Pani Natalio, bardzo dziękujemy za tą interesującą wypowiedź. Tak, tutaj na kanale YouTube, tak, Pani zamieszczała już filmy przygotowane przez młodzież i tutaj Pani pisze, że dzieciaki rewelacyjnie zaangażowały się w ten projekt. Mhm. Tak? To świadczy o tym, że właśnie film no, rozwija talenty, wspiera zainteresowanie i ten potencjał uczniowski można dzięki filmowi bardzo ożywić, bardzo rozwinąć. A może ktoś z Państwa też jeszcze chciałby się pochwalić jakimś swoim pomysłem, czymś, co okazało się skuteczne, interesujące dla dzieci, młodzieży? Zachęcamy do napisania, będziemy o tym dalej mówić. Czy w tym miejscu macie Państwo jakieś pytania jeszcze do nas? Czy to tempo mówienia nasze Państwo odpowiada? Możemy, tak patrzymy tutaj na zegarek, nie ukrywam, że no, możemy tutaj obnażyć fakt, że to jest nasze pierwsze doświadczenie z prowadzeniem takiej formy kontaktu z Państwem, dlatego z góry przepraszam, jeżeli coś jest nie tak od strony takiej technicznej. Chciałabym tutaj Państwu zwrócić uwagę na coś może, co być może Państwo też doskonale już znają, ale powinniśmy mieć świadomość, że edukacja filmowa rozpatrywana jest w dwóch aspektach, albo jako edukacja do filmu, czy dla filmu, tak? Też takie sformułowanie jest używane. To ma najczęściej miejsce na lekcjach języka polskiego, kiedy przygotowujemy ucznia do takiego krytycznego, pogłębionego odbioru dzieła filmowego, kiedy chcemy rozwijać jego wrażliwość filmową, kiedy doskonalimy uczniowskie umiejętności analizy, interpretacji dzieła filmowego. To taka no, ważna część edukacji filmowej. Natomiast w szkole, i to jest też całkowicie dopuszczalne i to też pozytywne bardzo zjawisko, myślę, że biolodzy, fizycy, geografowie, ale też i poloniści, też i historycy edukują poprzez film, czyli nie jest sam w sobie film dla nas celem, tylko mamy jakieś inne cele przedmiotowe, jakieś inne zadania do zrealizowania i po to właśnie wykorzystujemy film, żeby wspomóc się ten proces edukacyjny w osiąganiu tego celu, czyli to jest rozwijanie ciekawości poznawczej, też aktywnych postaw społecznych na przykład. To jest ta edukacja poprzez film. Także pragnęłabym Państwu na to rozróżnienie zwrócić uwagę.
I tutaj jeszcze wracamy do czatu. Pani Anna pyta, czy trzeba w statucie szkoły zapisać, że jest DKF. Proszę Państwa, no w statucie szkoły jest określona organizacja szkoły, więc myślę, że to może być takie miejsce, że DKF jest wpisany. Poza tym DKF powinien mieć swój program i do tego programu należałoby wpisać konkretne filmy i konkretne cele, znaczy oczywiście zaczynając od celów i później wybrać filmy, za pomocą których te cele będą realizowane. Jeśli mówimy o dokumentach szkoły, to warto również edukację filmową wpisywać do planu pracy wychowawcy, czyli wychowawcy klasy, a w rezultacie do tego głównego dokumentu, jakim od tego roku, zgodnie z nową ustawą Prawo Oświatowe, jest program wychowawczo-profilaktyczny. Myślę, że to jest dobrym, ale też i sprawdzonym, wiemy, przez lata sposobem. To jest jeszcze pytanie, pytanie o to, czy wystarczy program. Rozumiem, że chodzi tutaj o jakiś DKF, tak, czy koło filmowe i wtedy tworzymy program takiego koła filmowego. Jest to oczywiście wtedy program autorski i ten program jest wciągnięty. Prawda? Musi być zatwierdzony przez Radę Pedagogiczną, tak, jest w szkolnym zestawie programów. Tak, i jest wtedy państwo, czy ktoś z państwa, tak, jest autorem po prostu takiego programu. I no, troszeczkę tak tutaj, może to zabrzmi cynicznie, ale to można, jest to bardzo ważny punkt, jeżeli chodzi o awans zawodowy. Tak? Awans że ktoś zawodowy i bezpieczeństwo tak, prawne. I jeżeli ktoś opracował swój własny program, ten program ma numer tak naniesiony przez dyrektora szkoły i jest wciągnięty właśnie na tę listę szkolnych programów. Także to jest bardzo dobrze widziane. Mm-hmm. Jeszcze tutaj widzimy, że pani Anna pisze o swoim projekcie Legendy naszego regionu w wersji filmowej. Bardzo ciekawy pomysł. Generalnie zachęcamy do tego, żeby swój region odkrywać, żeby spisywać, nagrywać te historie mówione, no, których posiadaczami są seniorzy przede wszystkim. Później na samym końcu pokażemy Państwu taką stronę edukacjafilmowa.pl, na której jest taka filmowa mapa Polski, przygotowywana oddolnie, jak my to mówimy, przez młodzież, przez edukatorów z całego kraju, którzy odkrywają przede wszystkim filmową historię swoich małych ojczyzn i tam mogą te informacje zamieścić. To do tego jeszcze wrócimy. Tak, tutaj pani Małgorzato, rzeczywiście to wszystko zależy od tego, jak potraktujemy, bo czy potraktujemy ten DKF jako jedno z kół wielu, czy na przykład będzie to, bo wiecie Państwo, że jest ta Federacja Dyskusyjnych Klubów Filmowych, czy to będzie miało bardziej taką sformalizowaną formę, czy to będzie po prostu jedno z kół zajęć pozalekcyjnych. Przechodzimy dalej. Tak, przepraszam bardzo, bo już tutaj rzeczywiście. Proszę Państwa, to może wydawać się oczywiste, ale nie zawsze, ponieważ czasem czy od rodziców dostajemy taki sygnał, że no, nauczyciel puścił dzieciom film i właściwie cała praca się na tym skończyła. W związku z tym dla takiego, no nie wiem, przypomnienia, porządku, jak taka formuła, taka najbardziej podstawowa formuła pracy z filmem wygląda. Po pierwsze musimy się zastanowić, jaki cel edukacyjny chcemy osiągnąć, bo to właściwie jest kwestia nadrzędna, tak? Realizujemy cele edukacyjne zawarte oczywiście w podstawie programowej. Czyli zadajemy sobie pytanie, dlaczego chcę sięgnąć po ten film, co dzięki niemu osiągnę, czy wybieram właściwy film dla moich konkretnych uczniów, dla tej konkretnej grupy. Następnie do każdego filmu trzeba koniecznie uczniów wprowadzić. Tutaj jedna z pań słusznie o tym wspomniała tutaj na czacie. Niezwykle istotne jest ukierunkowanie takiego odbioru uczniów. My zachęcamy tutaj bardzo serdecznie do tego, że jeżeli już z młodzieżą oglądamy film, zwłaszcza film pełnometrażowy, aby postarać się z niego, mówiąc kolokwialnie, wycisnąć jak najwięcej. Czyli jeżeli, tak żeby mógł z niego skorzystać i polonista, i jeżeli to jest możliwe, nauczyciel historii, i wychowawca, jeżeli możliwe to jest też na innych przedmiotach, wychowanie do życia w rodzinie, etyka, religia i tak dalej. Czyli w zależności od tego, jakie te cele edukacyjne chcemy osiągnąć,
warto przygotować takie wprowadzenie. Dla starszych uczniów warto również przygotowywać takie karty pracy, które będą też kierunkować. Można ich podzielić na grupy. Jedni na przykład taki aspekt śledzą, inni inny. Czyli ten etap jest bardzo ważny i on często warunkuje, jak później ta praca z filmem będzie przebiegała. Znaczy następnie projekcja filmu, zebranie pierwszych wrażeń po obejrzeniu filmu, swobodne wypowiedzi. To jest też ważny moment, ponieważ no, filmy są różne. Często ten ładunek emocjonalny, który z tym filmem się wiąże, jest na tyle duży, że konieczne jest, żeby młodzież moderowana, ale w żaden sposób nie oceniana, mogła o tych swoich emocjach, o tych swoich wrażeniach powiedzieć. I dopiero dalej idziemy do analizy, do pogłębionego przekazu, do pogłębionej analizy danego filmu i staramy się za pomocą różnych metod pracy no, te nasze cele edukacyjne osiągnąć. Kwestia też obecności filmu w podstawie programowej jest bardzo ciekawa. Też się różni znawcy problemu tym zajmują, ponieważ jak Państwo doskonale wiedzą, ciągle nie ma takiego przedmiotu, który by się nazywał edukacja medialna czy edukacja filmowa, a wydawałoby się, że rzeczywistość, która jest dookoła, to, że żyjemy w takim świecie coraz bardziej audiowizualnym, medialnym, taki przedmiot by się bardzo przydał w szkole. No ale z różnych powodów nie czas i nie miejsce, żeby o tym dyskutować, takiego przedmiotu nie ma. Badacze, metodycy, którzy zajmują się edukacją filmową, określają ten model edukacji filmowej, który funkcjonuje we współczesnej szkole, jako model rozproszony. To znaczy, że ta edukacja filmowa i jej treści porozrzucane są po różnych przedmiotach. Znajdziemy je w różnych przedmiotach, tak? Trochę na języku polskim, trochę na jakichś zajęciach informatycznych czy artystycznych. No gdzieś tam tej edukacji medialnej, czy wężej rozumiejąc edukacji filmowej, możemy się doszukać. Ale jak napisał pan profesor Witold Bobiński w takiej nowej książce Wykształcić widza, sztuka oglądania w edukacji polonistycznej, polecam tę książkę, chociaż ona oczywiście jest książką naukową, napisał takie moim zdaniem bardzo mądre słowa, że na szczęście praktyka szkolna często okazuje się nowocześniejsza i odważniejsza od dokumentów oświatowych. No co należy rozumieć, że chociaż w tych dokumentach oświatowych edukacji filmowej niewiele się mówi, to jest wielu właśnie takich nowoczesnych i odważnych nauczycieli, którzy śmiało tę edukację filmową wprowadzają do swoich programów kształcenia, do swoich zajęć pozalekcyjnych, tak? I którzy dzięki tej edukacji filmowej osiągają cele kształcenia. Tak? Nie rusza się. Już króciuteńko, bo Państwo przecież znają podstawę programową dla szkoły podstawowej. Jest tutaj dużo polonistów. To wszyscy się doskonale orientujemy, że słowo tekst kultury używane jest w tych podstawach programowych bardzo rzadko, że ta podstawa programowa, jeżeli chodzi o język polski, jest bardzo taka literaturocentryczna i językocentryczna, ale jednak można się tutaj i w tej podstawie programowej, w tej bardzo rozproszonym modelu można doszukać się takich treści, które no, będą uzasadniały wprowadzanie edukacji filmowej, jeżeli na przykład byśmy pisali programy edukacji filmowej, prawda, i chcieli te programy w swojej szkole wdrożyć. No, przede wszystkim ja tutaj wypisałam kilka takich sformułowań. Aktywny udział w życiu kulturalnym szkoły, środowiska lokalnego oraz kraju. Albo na przykład wprowadzenie uczniów w świat literatury, ale po to, żeby rozwijać kompetencje potrzebne do krytycznego odbioru utworów literackich i innych tekstów kultury. Tak? Tutaj też chodzi o film. Kształtowanie dzięki czytaniu, tak? Rozumienia, wykorzystania i refleksyjnego przetwarzania tekstów, w tym tekstów kultury. Rozwijanie postaw obywatelskich, patriotycznych, społecznych, tutaj też przecież doskonale film możemy w tym celu wykorzystywać, oraz doskonalenie umiejętności informatycznych, to w tej preambule do podstawy programowej jest wyakcentowane, chciałam Państwu na to zwrócić uwagę, bo to może być przydatne przy konstruowaniu właśnie własnych planów pracy czy programów kształcenia. Czy do tej pory, do tej części macie Państwo jakieś pytania, sugestie?
Tutaj cały czas widzimy, że Państwo się dzielą swoimi uwagami. Uwagami, tak. Pani Agnieszka pisze o tym, że się wybieraliście Państwo na film Loving, tak? I co, wyszło coś z tego, niestety nie wiem o jakim filmie Pani mówi, Pani Agnieszka. Jesteśmy do tyłu. Widać. Tak, tak, tak. Nie da się wszystkiego. To proszę Państwa, trochę do konkretów i tutaj ukłon w stronę polonistów. Nowa podstawa programowa, tak jak przed chwilą Danusia powiedziała, jest zdecydowanie nakierowana na literaturę i te kompetencje czytelnicze są kompetencjami kluczowymi, jakie mają być rozwijane w szkole podstawowej. I jednym z aspektów tych kompetencji czytelniczych ma być odbiór innych tekstów kultury, wśród nich między innymi filmu. Ale proszę Państwa, jak czytać podstawę programową? Przecież nie tylko te momenty, gdzie wprost jest napisane, że no, język filmu, edukacja filmowa, ale także w innych momentach, gdzie mówi się o edukacji czytelniczej, na przykład mamy w pierwszej części kształcenie literackie i kulturowe, mówimy tutaj o podstawie programowej dla klas 4-6, czyli tej pierwszej części drugiego etapu edukacji. I kiedy mamy wśród tych wymagań czytanie utworów literackich uczeń, określa tematykę oraz problematykę utworu, omawia wątek główny, wątki poboczne, przecież to są pojęcia, które równie dobrze mogą zafunkcjonować przy okazji filmu, prawda? Te kategorie związane z epiką, prawda? Fabuła, akcja, wątek, bohater, charakterystyka, czy już opis przeżyć wewnętrznych, kwestia wartości i tak dalej, to również można w odniesieniu nie tylko do utworu literackiego, ale także utworu filmowego, zarówno tego obejrzanego wspólnie, ale przecież można się odwołać do takich doświadczeń filmowych młodzieży i w ten sposób już kształtować też ich gusty, bo wydaje mi się, że to też jest jeden z ważnych celów edukacji filmowej, abyśmy pomagali no, dzieciom, młodzieży w selekcjonowaniu, oddzielaniu tego, co dobre, tego, co wartościowe, od tego, na co po prostu szkoda czasu, bo rzeczywiście tych wytworów kultury audiowizualnej jest tyle, że żyć wielu nie wystarczy, żeby się z nimi zapoznać. Dlatego no, warto na to zwracać uwagę. I teraz tak. Wracamy. Tak, jeszcze tutaj wyżej musimy wrócić, tak? Tak, tutaj się. Przepraszam, trochę się tutaj zgubiłyśmy. Nie, jest następny, dobrze. Tak. A teraz przechodzimy do części takich, do treści filmowych, ponieważ one też są wprost zawarte w podstawie programowej. Cały czas jesteśmy w klasach 4-6 i chociażby w tej części odbiór tekstów kultury, uczeń rozumie swoistość tekstów kultury i tutaj filmu. Czyli to jest taki moment, kiedy nauczyciel polonista no wręcz ma obowiązek przybliżyć młodzieży kwestie związane z językiem filmu, z tworzywami dzieła filmowego. Dalej mamy wyodrębnia elementy dzieła filmowego i telewizyjnego, scenariusz, reżyseria, ujęcie, gra aktorska i tak dalej. Czyli to jest taki moment, kiedy zapoznajemy dzieci, młodzież z procesem pracy nad filmem, ze specyfiką poszczególnych zawodów filmowych, kiedy no, sami mogą w ramach na przykład projektu edukacyjnego wcielić się w przedstawicieli poszczególnych zawodów filmowych i przygotować scenariusz, przygotować dokumentację fotograficzną do tego, gdzie będzie kręcony film, zastanowić się nad obsadą aktorską, przygotować się do gry aktorskiej, zaplanować muzykę i tak dalej. No, kolejne treści, jak Państwo tutaj widzicie, związane z adaptacją utworu literackiego. Oczywiście można się tutaj przy okazji do lektur szkolnych, tych z listy obowiązkowej i z listy uzupełniającej odnieść.
czy do innych tekstów kultury z własnego doświadczenia. Tak jak wspomniałam, młodzież bardzo, dzieci bardzo chętnie, bardzo dużo oglądają, w związku z tym no, warto też ich pytać o te filmy. No, można od czasu do czasu też poddać takiej analizie, zastanowić się nad tymi takimi filmami, no, które my może byśmy nie wybrali, a czasem po prostu warto wskazać, dlaczego szkoda czasu, albo wręcz spróbować takie motywy obecne w kulturze tam wskazać, o których by młodzież nie podejrzewała i tym samym pokazywać na taką ciągłość kultury i tych źródeł, z których też kultura współczesna, także popularna korzysta. Tak. I mamy no, przykład. Film Opowieści z Narni, po który nauczyciele chętnie sięgają. I co przy okazji takiego filmu? No oczywiście porozmawiać o adaptacji. Adaptacja a pierwowzór. Też można porozmawiać najpierw z dziećmi o tym, jakie są ich oczekiwania wobec adaptacji, jak sobie tę adaptację wyobrażają. Później skonfrontować to, te ich wyobrażenia już z samym filmem. To jest doskonały, zresztą każdy film, każdy fragment, nawet taki trailer filmowy warto wykorzystywać do tego, żeby pokazywać te elementy języka filmu, czyli kadr, ujęcie, plany filmowe, punkty widzenia kamery i tak dalej. Tu przy okazji oczywiście o zawodach filmowych, o gatunkach filmowych. Wiemy, że tutaj też elementy animacji występują, efekty specjalne i tak dalej. Czyli to byłby tak, to były takie stricte filmowe treści, ale oczywiście także treści takie kulturoznawcze, czyli motywy obecne w tym utworze, czy związane z właśnie taką aksjologią chrześcijańską, czy to motywy baśniowe. Ale na pewno jest to film, który warto wziąć pod uwagę do rozmowy na godzinie wychowawczej, czyli na przykład rola rodziny w życiu dziecka, konflikt pokoleń, relacje pomiędzy rodzeństwem, rola autorytetu i tak dalej. To jest no, pewnie taki, no, nie wiem, oczywisty przykład, ale staramy się powiedzieć o tym, że warto każdy film pod różnymi kątami, jeżeli już mamy okazję ten element edukacji filmowej wprowadzić, żeby on był jak najszerszy i jak najbogatszy. Mhm. Idziemy dalej. Tak, dobrze. Tak. To teraz powiesz o tym. Dobrze. To tutaj tak już króciuteńko, tak? Ponieważ można wykorzystać film, jeżeli chodzi o edukację polonistyczną, poświęcamy jej dużo miejsca, ponieważ no, przede wszystkim nauczyciele języka polskiego wykorzystują film, chociaż to może jest krzywdząca opinia, bo robią też inni nauczyciele, więc możemy wykorzystać film do tworzenia wypowiedzi. Tak? Tutaj przypominamy pewne zapisy, że uczeń tworzy spójne wypowiedzi w następujących formach i przecież można wymyśleć, że napisze właśnie jakąś formę sprawozdania z elementami recenzji, zaproszenie na jakiś wieczór filmowy, podziękowanie na przykład za udział jakiegoś twórcy filmowego w jakiejś akademii czy jakiejś uroczystości szkolnej, ogłoszenia. No można te formy wypowiedzi doskonalić, poznawać zasady ich tworzenia, także właśnie wprowadzając film na lekcje. No i oczywiście tworzenie opowiadań, które mogą być, potem możemy je przerabiać na scenariusze na przykład, tak? Czy opowiadania związane z treścią utworu, czy pisanie innego zakończenia do filmu, czy zakończeń alternatywnych, tak? Takich twórczych prac, które też teraz mają swoje znaczenie, jeżeli chodzi o szkołę podstawową, bo jak Państwo wiedzą, twórcza praca będzie też na egzaminie ósmoklasisty, więc też można wykorzystać film, żeby tego typu teksty z uczniami tworzyć. No film po film właśnie w takiej funkcji, z tego co wiemy, sięgają również nauczyciele języków obcych, bo no właśnie. No dużo chętniej młodzież układa dialog dla swoich ulubionych bohaterów filmowych, niż no, realizuje ćwiczenie z podręcznika po prostu. Czy macie Państwo do tamtej części jakieś pytania, uwagi, bo nie wiem co się stało, ale czat nam jakoś zamarł. Siadł. Czy Państwo, czy Panie są? Prosimy o jakiś sygnał.
mam nadzieję, że wszystko działa, tylko tak, mamy już mało czasu, nie tak? Dramatycznie mało czasu. Dramatycznie mało czasu, ale jakoś spróbujemy wybrnąć. Kolejna propozycja taka konkretna, filmu, wykorzystania filmu Podróż na Księżyc z Georges'a Méliès, który jest dostępny na kanale YouTube. Wracamy tutaj do tego, do tej sugestii, żeby sięgać po filmy krótsze, po filmy takie przyjazne edukacji ze względu na to, że trwają 10, 12, 15 albo nawet 3-4 minuty. I wykorzystując taki film, no, szereg różnych korzyści możemy uzyskać, ponieważ po pierwsze może to być pretekst do wprowadzenia do historii kina, a to już zaczynamy robić także w szkole podstawowej. Możemy zaproponować młodzieży, ponieważ oczywiście jest to film niemy, napisanie dialogu do wybranego fragmentu. Możemy zaproponować opowiadanie odtwórcze o przygotowaniach i tam przebiegu wyprawy. Możemy opowiadanie twórcze, możemy do pewnego momentu tylko ten film pokazać i poprosić młodzież, dzieci o to, żeby napisały dalszą część. Można również, tak jak tutaj przed chwilą była mowa, czy zaproszenie na pokaz filmu Méliès'a, czy jakąś wypowiedź o charakterze argumentacyjnym, bo tak jak Państwo wiecie, oprócz takiej pracy twórczej, odtwórczej, no jedną z form jest także wypowiedź argumentacyjna, która będzie wymagana na egzaminie po klasie ósmej. Czy wreszcie możemy, czy na lekcji muzyki, czy nawet na lekcji języka polskiego, taki eksperyment przeprowadzić, że pokazujemy fragment najpierw bez dźwięku, później z jednym rodzajem muzyki, z drugim, z trzecim i rozmawiamy z młodzieżą, jakie znaczenie dla filmu ma muzyka. Może już, proszę Państwa, w nowej podstawie programowej pojawił się dość zaskakujący, przynajmniej dla mnie, zapis, biorąc pod uwagę, jak niewiele takich treści wprost filmowych znajduje się w poprzednich fragmentach, ponieważ w wymaganiu dotyczącym mówienia i pisania uczeń ma redagować scenariusz filmowy na podstawie fragmentów książki oraz własnych pomysłów. No, scenariusz filmowy to już jest dosyć trudna forma, ponieważ wymaga znajomości i warsztatu twórcy filmowego i właśnie pojęć związanych z formą. Znajomości planów filmowych. Tak, czy planów filmowych, no, punktów widzenia kamery, tego czym jest ujęcie, prawda, funkcje tych planów filmowych i tak dalej. No, ale musimy sobie z tym poradzić oczywiście. Tutaj mamy zaproponowane lektury. Elementarz młodego kinomana możemy Państwu pokazać. To jest taka publikacja, która jest świeżutka. Ukazała się w marcu. Kolorowa, pokażcie. Tak, kolorowa. No, nie widać nic. Chyba niewiele widać. Może ja będę próbowała. Ale ta publikacja jest dostępna na stronie edukacjafilmowa.pl i za chwilkę też do tego dojdziemy. No, inne lektury, które polecamy, to chociażby jak napisać scenariusz filmowy, czy alchemia scenariusza filmowego Piotra Wereśniaka, czy wreszcie ten materiał, który dostępny jest na stronie Centrum Edukacji Obywatelskiej, scenariusz filmowy, jak go zacząć i skończyć. Bo wiadomo, że najtrudniej jest zacząć i potem skończyć, tak? Także tu... Ważne, tutaj ważne są momenty, różne teorie, tak, czy ważniejsze jest zaczynanie, czy kończenie. I proszę Państwa, klasy 7-8, jeśli chodzi o treści takie filmowe, gdzie jest film wprost zapisany, to chociażby tutaj, gdy mamy kształcenie literackie i kulturowe, czytanie utworów literackich, uczeń wykorzystuje w interpretacji utworów potrzebne konteksty, na przykład biograficzne, historyczne, historyczno-literackie i tak dalej. I tutaj zachęcamy również do sięgania po fragmenty filmowe. Czy tutaj mamy akurat realia życia w średniowiecznej w Polsce, no, Krzyżacy, Forda, no, czy szereg innych filmów, czy nawet czy Stara Baśń, jeśli chodzi o obrzędy plemion słowiańskich. Bardziej, że jest scenariusz, tak, dostępny na stronie internetowej. No, jako kontekst film, tak, tutaj... Ponieważ wchodzi Pan Tadeusz, będzie w ósmej klasie, także przecież też można
posilić się i panem Tadeusza, panem Buszem Andrzeja Wajdy, ale też jest taki bardzo ciekawy pan Tadeusz, to jest taki film animowany, to jest animacja non-kamerowa przygotowana przez Juliana Antonisza, Księga Pierwsza Gospodarstwo. Bardzo oryginalna, sądzę, że młodzież miałaby wiele do powiedzenia na temat formy tego filmu. No nie będę tutaj już mówił, ale tylko wspomnijmy, tak, o takich ważnych filmach jak Kamienie na szaniec, czy Pianista, czy W ciemności, Katyń, które możemy wykorzystać, żeby mówić o życiu w okupowanej Polsce. I tutaj nasz łódzki akcent, czyli Powidoki Andrzeja Wajdy, tak, ażeby ukazać sytuację ludzi w okresie stalinizmu. Sądzę, że ósma klasa naprawdę doskonale by ten film odebrała. No jest to też film, gdzie się tam, no, kwestia wolności, wolności twórcy, prawda, nonkonformizmu, no wiele bardzo ciekawych tematów można w związku z tym filmem omówić. No, musimy tutaj, nie chcę chodzić. Tak. Tu mamy jeszcze bardzo piękny film z muzyką Strausa w reżyserii Łozińskiego. Wszystko może się przytrafić, wszystko może się przytrafić. I tutaj wspaniały film, jeżeli chodzi o wartości polonistyczne i wartości wychowawcze. I poza charakterystyką bohaterów, prawda, uwzględnieniem, czym jest metafora w filmie, czym jest symbol, bo film jest też niesłychanie poetycki, jaką funkcję pełni muzyka w filmie, o etapach w życiu człowieka, bo to jest film, spotkanie młodości, a właściwie dzieciństwa ze starością, też o miejscu starego człowieka w naszej społeczności, to bardzo moim zdaniem ten film się nadaje na przykład wtedy, kiedy omawiamy Małego Księcia Saint-Exupéry'ego, bo ten bohater, ten, on ma Tomek chyba na imię, tak? Ten mały Tomek to jest synek Marcela Łozińskiego, właśnie takiego małego księcia przypomina, który właśnie na tej swojej hulajnodze jeździ po łazienkach i rozmawia ze starszymi ludźmi, którzy są jak mieszkańcy różnych dziwnych planet. Tak. Tak? Dwa światy się ze sobą spotykają, więc to naprawdę fantastyczny film, żeby wzbogacić właśnie pracę nad Małym Księciem. Może to być taki pomysł do projektu takiego własnego uczniów. Tomek chodzi, zadaje pytania. Uczniowie mogą spróbować przygotować własny film, w którym zadają pytania, czy osobom bliskim, czy osobom spotkanym. No, z takiego nauczycielskiego doświadczenia wiem, że młodzież bardzo chętnie się w to włącza i o ile na początku to te najistotniejsze kwestie, to jak postawić kamerę i jak dobrze, prawda, sfilmować, to później okazuje się, że kluczowe w całym projekcie było to, jak rozmawiać z ludźmi i jak słuchać, jak zadawać pytania, żeby ludzie się rzeczywiście otworzyli. To również zachęcamy do takiego doświadczenia. A tutaj jeszcze do czatu. Pani Małgorzata pisze, że szkoda, że nie ma możliwości pozyskania pakietu filmów z filmoteki szkolnej, że korzystała z niego pracując w gimnazjum. O ile wiemy, filmoteka szkolna będzie teraz kierowana również do szkół podstawowych, tylko niestety już nie w formie takiej fizycznej, takiej jak stoi na półkach za nami, ale w formie elektronicznej. Wiemy, że nauczyciele szkół podstawowych będą mogli zarejestrować się na stronie filmoteki szkolnej i tam jest możliwość oglądania wszystkich filmów. Jest też takie narzędzie, dzięki któremu nauczyciel może udostępnić konkretnej grupie uczniów dany film, czyli może zadać do obejrzenia w domu. Może również wykopiować sobie fragmenty, z których następnie skorzysta na lekcji. Wiem, że to na pewno jest trudniej tak organizacyjnie, ponieważ potrzebne jest podstawowe narzędzie w postaci dobrego łącza internetowego. Także to już może także przejdziemy. Tak. Tutaj już przejdziemy tak na tak, ten, tak. Przejdziemy już dalej. Patrzę jeszcze, tak, patrzę jeszcze tutaj, czy czat. Państwo mają pytania, bo tutaj mi się nam się. O, pani Agnieszka pisze, że w Powidokach zagrała. Tak, że pani Sara z Radomska. Wspaniale, gratulujemy. My tutaj mamy przyjemność chodzić po tych ulicach, no właśnie, po których. Bardzo, bardzo mnie to dziwiło, że
można było scenografii w ogóle nie zmieniać i nakręcić film, który się toczy tuż po wojnie właśnie w Łodzi. W Łodzi. A scenografia była gotowa, bo w Łodzi są, bo Łódź jest właśnie takim niezwykłym miastem, że są jeszcze takie właśnie jeszcze miejsca. No, ulica Włókiennicza, no. Pamiętacie Państwo to chyba po tamtych doświadczeniach, Bogusław Linda no, sklasyfikował nasze miasto, także się odbiło echem po całym kraju, ale również film Powidoki, wprawdzie niełatwy, ale warto po niego również myślę, że z 7-8-klasistami sięgnąć, ponieważ zarówno kwestia związana z samym Strzemińskim, ale też rzeczywistość w Polsce stalinowskiej tam jest świetnie sportretowana. No świetna rola też Lindy, prawda? Bardzo taka przejmująca rola Lindy. No, spróbujemy przejść do historii, tak, żeby troszeczkę o historii. Widzimy, że tutaj jest jakiś kłopot techniczny. Mam nadzieję, że pani Daria tutaj już działa, żeby było wszystko tak, dalej. Jeszcze może o tym czytaniu filmowym lektur, tak? Proszę Państwa, to też jest ukłon w stronę polonistów i w stronę tej literaturocentrycznej podstawy programowej, bo oprócz tego, że możemy wykorzystywać filmy, to możemy również sięgać po filmowe czytania lektur, no pomysł profesora Bobińskiego. Czyli tak na przykład czytając, omawiając z uczniami jakiś utwór literacki, możemy go czytać jak scenariusz, czyli uczniowie zastanawiają się, czy ma potencjał, tutaj mogą się wcielać w rolę producentów, reżyserów, scenarzystów, którzy chcą dany utwór na przykład, no nie wiem, doprowadzić do jego realizacji filmowej. Można dokonywać pewnych przeróbek fragmentu na scenariusz już, czy scenopis. Można starać się wskazywać cechy gatunkowe wpisanego potencjalnie w ten utwór filmu, czy przygotowywać takie konkretne rozwiązania dotyczące muzyki, obsady i tak dalej. Wiemy z też doświadczenia i z rozmów z nauczycielami, że nauczyciele chętnie oddają uczniom pole, żeby uczniowie po prostu czy przygotowali fragment adaptacji, czy inscenizacji, to zależy od tego, kto którą formę preferuje. Dobrze. No i teraz o filmie w edukacji historycznej, który może być uzupełnieniem wiedzy przekazywanej podczas lekcji, który na pewno, jeżeli będzie umiejętnie wykorzystywany, będzie zwiększał zainteresowanie uczniów omawianymi zagadnieniami, pozwoli im głębiej zrozumieć związki przyczynowo-skutkowe i procesy historyczne, a to przecież jest bardzo istotne, spojrzeć na omawiane podczas zajęć kwestie z szerszej perspektywy. I to jest, tutaj się na pewno jako narzędzie doskonale sprawdzi film dokumentalny, ale i też i film fikcji, więc też no historia teraz mi się wydaje, że została też dowartościowana w tej nowej podstawie programowej. Tak? Także no mam nadzieję, że Państwo będą po ciekawe filmy polskie i niepolskie sięgali, prawda, żeby o tej historii mówić. Bo tutaj się nie przesuwa za pomocą. I tutaj to tylko tak sobie. Tak, mamy tutaj wypisane. Tak, że po prostu można do konkretnych tematów wykorzystać. To już, Dorotko, idziemy dalej. Tak? I tutaj no, są pewne filmy, prawda, które wspaniale się, no, chyba wyżej było. Przepraszamy bardzo, ale tutaj po prostu, jak na przykład Krzyżacy, no to Forda, tak, ale i Robin Hood, i Rycerz Króla Artura, i Obłędny Rycerz, i Animowana Historia Polski Tomasza Bagińskiego, prawda? Zachęcamy do obejrzenia, no, jest dostępna w tak, otwartsobach. Czy Lwie Serce, także jest to Rysiek czy Ryszard? No, też jest i Rysiek. I Rysiek, tak. Tak. Także tych filmów jest sporo. Ja tutaj chciałam Państwu zwrócić uwagę, Dorotko, może troszeczkę dalej. Tak. To po Kongresie Wiedeńskim, na przykład temat II wojny światowej. Tam jest taki zapis, że uczeń charakteryzuje politykę Niemiec na terenach okupowanej Europy, przedstawia zagładę Żydów, na przykład bohaterstwa Polaków ratujących Żydów z Holokaustu. Jest wspaniały film, dosyć nowy, z 2015 roku, przez Sławomira Grinberga przygotowany, Jan Karski, Władcy ludzkości. To jest film dokumentalny, ale naprawdę bardzo interesujący, ma bardzo nowoczesną formę i tutaj ogromnie dużo tematów dzięki temu filmowi można
z uczniami zrealizować i wpisuje się on naprawdę w taki mądrze pojęty patriotyzm, prawda? Także naprawdę wartościowy film. Tutaj jeszcze przejdę do tego, co w czacie, bo tu się dużo dzieje, bardzo interesująco. Rzeczywiście bardzo fajny pomysł nakręcenia komediantki w wersji skróconej i na wesoło. Zresztą młodzież tak w sposób taki pastiszowy bardzo lubi traktować lektury. Ale też wiemy, że takim pomysłem, który się sprawdza coraz bardziej, a w każdej szkole 11 listopada, 3 maja i tak dalej, różne uroczystości związane z rocznicami się odbywają, to może zamiast słynnego montażu słowno-muzycznego przygotować wcześniej z młodzieżą film, który by rzeczywiście zainteresował i historię daną przybliżył. A rzeczywiście tutaj jest mowa o filmach dokumentalnych. O sławnych postaciach z własnej okolicy. Można na... Świetnie. A czy może Pani Agnieszko konkretnie powiedzieć, odesłać nas do tego źródła, bo tutaj pisze Pani o filmach dokumentalnych o sławnych postaciach z własnej ulicy. Rozumiem, że to jest pomysł na projekt, tak? Czy takie filmy już powstały i zna Pani takie filmy? Chyba pomysł na projekt jednak. Jeżeli chodzi właśnie o ten film Jana Karskiego, Greenberga, Jan Karski i Władcy ludzkości, to jest to też świetny film na zajęcia z języka polskiego, ponieważ on ma tak ciekawą formę, ponieważ łączy dokument, animacje, materiały archiwalne, wywiady, że można właśnie na temat tej formy też z uczniami porozmawiać, czy to łączenie różnych form wypowiedzi wzbogaca film, czy tylko zakłóca jego odbiór. Także w jaki sposób te różne kody, te różne struktury filmowe wpłynęły na kształt filmu, jaką funkcję na przykład w filmie spełniają takie fabularyzowane sceny realizowane techniką animacji, więc naprawdę to jest potężny materiał do dyskusji z uczniem, bardzo wartościowy moim zdaniem dydaktycznie film. Tak? I tutaj jeszcze mam jeden. Odtworzyłam sobie właśnie niedawno Cwał Krzysztofa Zanussiego. Nie wiem, czy Państwo ten film pamiętają, to jest 95 rok, czyli jeszcze XX wiek, tak? I to jest też wspaniały film, ponieważ bohaterem filmu jest dziecko i na czasy stalinizmu patrzymy oczyma dziecka, tak? Ten film jest utrzymany w takiej lekko komediowej atmosferze, chociaż naprawdę czasy są ponure i tam się dzieją też przerażające rzeczy. Ale film w sumie jest bardzo taki pozytywny, optymistyczny. Mówi też o ludzkiej dobroci, przyjaźni, solidarności. Więc z jednej strony właśnie ten koszmarny stalinizm, a z drugiej strony zwyczajni ludzie, którzy próbują w tych czasach w jakiś sposób żyć i to żyć uczciwie. I właśnie w tym wszystkim jeszcze nasz bohater. Także też zachęca, można i polonistycznie, i historycznie ten film w sposób doskonały wykorzystać. No i pewnie na lekcjach etyki WOS-u też byłoby o czym porozmawiać. Tutaj jeszcze wracając do czatu, bo bardzo ciekawie, Pani Agnieszka tutaj nas odsyła do strony swojej szkoły zapewne, na której pojawi się materiał, o którym pisze, a któraś z Pań tutaj pytała, że martwiła się tym, że nie wie, jak się zabrać do tego tematu, rozumiem, do tematu bohatera. Myślę, że z młodszymi dziećmi warto szukać takich bohaterów codzienności. Nie muszą to być bohaterowie wielkich wydarzeń historycznych. Na pewno takich bohaterów codzienności wokoło można znaleźć. Chętnie zajrzymy, Pani Agnieszko, do tego, co Pani poleca. Dobrze, przechodzimy dalej. Wspominałyśmy już o tym, że film może być świetnym punktem wyjścia do rozmów na godzinie wychowawczej. I tutaj polecamy krótkie filmy z młodszymi dziećmi, takie, które są dostępne na chociażby kanale YouTube, takie 3-4-minutowe, na przykład dotyczące bezpieczeństwa w sieci. A dlaczego warto sięgać po film? Bo przede wszystkim zyskujemy taki bezpieczny dystans. Nie rozmawiamy o konkretnym dziecku, o konkretnych ludziach, tylko z bezpiecznego dystansu możemy porozmawiać o problemie. I tutaj na kolejnym slajdzie mamy takie przykłady zawarcia filmu, edukacji filmowej w planie pracy wychowawcy. To jest oczywiście fragmencik.
mamy temat zagrożenia, agresji i przemocy mówimy nie. I na kanale YouTube jest bardzo taki krótki film, Internet Dobry Żart, gdzie jest przedstawiona historia taka animowana dotycząca zamieszczania zdjęć w sieci i konsekwencji, jakie mogą z tego wyniknąć. Czy jak motyl Ewy Pięty mówiący o odmienności, o osobach niepełnosprawnych. Bardzo ciekawy film. Myślę, że teraz w okresie przedświątecznym można sięgnąć, zwłaszcza w pracy z młodszymi dziećmi pod tytułem Łata Zofii Ołdak, ponieważ pokazuje z perspektywy psa, jak wygląda jego życie. Warto przy tej okazji porozmawiać o tym, że pies nie może być maskotką, którą dziecko sobie zażyczyło na gwiazdkę i potem nie wiadomo, co z nią zrobić, bo pies tęskni, czeka na swojego pana i tak dalej. Zachęcamy do oglądania tego filmu. Idziemy dalej, ponieważ już nam się czas w zasadzie kończy. O Łacie to Państwo, ten film jest na YouTubie, tak? I a dlatego tutaj ten film zamieściłam, ponieważ on znajduje się w takiej zakładce filmowej Pogotowie Wychowawcze, tak? To zaraz o tym filmowym Pogotowiu Wychowawczym jeszcze powiemy. I jeszcze jest bardzo taki ciekawy film, który ostatnio oglądaliśmy, nie wiem, czy Państwo go znają, dla starszej młodzieży 14+, no też radziłabym, żeby go wpierw obejrzeć, tak, w jaki sposób ten film na lekcji wychowawczej wykorzystać. Goodbye Berlin, ten film dostał wiele nagród różnych młodzieżowych gremiów, bardzo się podobał. To jest takie właśnie oryginalne kino młodzieżowe, w którym nie ma żadnego moralizatorstwa, a sprawy, które w tym filmie są poruszone, są bardzo ważne, bo dotyczą budowania tożsamości, relacji z drugim człowiekiem, no, pierwszej miłości, przyjaźni, lojalności, solidarności międzyludzkiej, a także takiego młodzieńczego buntu, no, który czasem się przeciwko sobie obraca, przeciwko właśnie jakiemuś zakłamaniu, które młody człowiek dookoła siebie w świecie widzi. Film ma bardzo też atrakcyjną formę, jest bardzo zabawny, są takie różne absurdalne dialogi, tak? Jest lekko szalony, ale no, nam się tutaj ten film bardzo podobał. U nas w Łodzi działa taki zespół nauczycieli liderów edukacji filmowej. Jeżeli ktoś z Państwa może jest łodzianinem, to bardzo zapraszamy, bo czasem właśnie mamy okazję obejrzeć takie ciekawe filmy o tematyce młodzieżowej, które potem w szkole można znakomicie wykorzystać. I proszę Państwa, teraz króciutko o tym, gdzie szukać sprzymierzeńców, gdzie szukać materiałów. Czy znają Państwo stronę filmotekaszkolna.pl? No tak, czy tak, zasoby tego? Tak. Filmoteka Akcja. Ale poprosimy o taką szybką odpowiedź, tak? Tak. Tak, wszyscy znają? Tak, tak, tak. Świetnie. A teraz pytamy. O, wspaniale, wszyscy znają. Pani Dario, bardzo prosimy o przekazanie dalej tej informacji. A czy znają Państwo zasoby takiej strony edukacjafilmowa.pl? Czy edukację filmową Państwo znają? No tak. Wspaniale. Również. Również. To bardzo, bardzo się cieszymy. Ta strona jest, czy sięgają, no bardzo nam miło. Czy znajdujecie Państwo tam materiały, które no, widzicie, że są no, szyte na miary dla Was? To znaczy takie, z których bezpośrednio korzystacie w pracy dydaktycznej, nie tylko dla własnego rozwoju, ale także w pracy dydaktycznej. Tak, tak, tak. A czy no, w związku z tym, że znacie Państwo filmotekę szkolną, więc stronę CO pewnie też, a czy znacie Państwo zasoby filmowe ninateka.pl? Nam się błąd wkradł, Ninateka jest. A tak, Ninateka powinno być, przepraszam. Zjedliśmy jedną sylabę. Tak. Nie znacie Państwo Ninateki, wobec tego spróbujemy, ale najpierw jeszcze szybki spacer po edukacji filmowej. Spróbuję teraz nie zepsuć tutaj wszystkiego i pokazać Państwu, bo tutaj pewna procedura jest. Teraz przełączamy do, tak żebyście Państwo widzieli to, co my widzimy, jeśli chodzi o stronę internetową. Edukacja filmowa nam się wyłączyła, ale już wchodzimy. Tak, tak. E,
I proszę Państwa, na edukacji filmowej polecamy szczególnie taką zakładkę dla nauczyciela. Tutaj znajdziecie Państwo właśnie to filmowe pogotowie wychowawcze, które z założenia miało być takim materiałem pomocniczym dla nauczyciela, że nauczyciel po prostu patrzy, gdzie dane, to znaczy tak, omówione są tutaj przede wszystkim krótkie filmy. Każdy taki materiał jest taką sugestią przede wszystkim metodyczną, zawiera tematy do dyskusji, jest krótki opis filmu, jest informacja o autorze filmu, jest informacja, gdzie film można znaleźć z legalnych źródeł i wreszcie są tematy do dyskusji. I metody pracy. Staramy się tutaj rekomendować przede wszystkim krótkie filmy, aby w trakcie 45-minutowej lekcji można było film omówić, ale najpierw oczywiście go obejrzeć. Zachęcamy do tego, żeby przejrzeć się, jakie są zasoby. Mamy też takie opracowanie film w nowej podstawie programowej. My tylko dzisiaj dotknęłyśmy zaledwie tego tematu, a w tych materiałach są informacje, jak te treści filmowe można realizować. Są przedmioty artystyczne. Tak. To znaczy przede wszystkim mamy tutaj język polski, historię i etykę, ale także dla klas 1-3. Jesteśmy w trakcie przygotowywania kolejnych. Zapraszamy Państwa do zapoznawania się oczywiście ze scenariuszami zajęć lekcyjnych i chcemy zwrócić uwagę, ponieważ wiemy, że tutaj część z Państwa pracuje w szkole podstawowej, że w filmotece szkolnej jeszcze dla Państwa tak dużo tych materiałów nie ma. Tutaj mi się wyłączyła właśnie. A na edukacjafilmowa.pl możecie Państwo po prostu sobie wyselekcjonować taki materiał, jaki chociażby opracowania filmów. Dla takiej grupy, jaką Państwo potrzebujecie i na takie zajęcia, edukacja matematyczna. Może plastyczna, bo tam są Panie z przedmiotów artystycznych. Mm-hmm. Plastyczna. Zobaczę, czy będzie. Tak. I szukamy i widzimy, że to są takie propozycje, gdzie również takie pomysły na zajęcia artystyczne, między innymi na plastykę, możecie Państwo znaleźć. Jeszcze chciałybyśmy pokazać właśnie elementarz Młodego Kinomana, który w wersji takiej fizycznej pokazywałyśmy przed chwileczką. Elementarz Młodego Kinomana to jest taka publikacja adresowana do mniej więcej takiej młodzieży z klasy 4-8 pewnie, przybliżająca i elementy historii kina, ale także kwestie związane z formą filmową, językiem filmu, procesem powstawania filmu. Są tutaj, jak Państwo widzicie, z ilustracjami. Są tutaj również quizy, pomysły na to, jak z tym filmem pracować. I jeszcze przechodzimy na stronę Ninateki. Jest tutaj ogromny zasób filmów. Animowanych, dokumentów, eksperymentalnych, fabuł i zachęcamy do korzystania z tego zasobu. Przy czym nauczyciele są jeszcze w tej uprzywilejowanej sytuacji, że mogą się na tej stronie zarejestrować. Tak? Tam trzeba podać nazwę swojej szkoły i tam troszeczkę trzeba poczekać na ten kod, a wtedy mają Państwo dostęp do większej liczby materiałów niż na przykład ja, jako osoba bez szkoły. Nie mogę się tam zarejestrować i niektóre materiały na Ninatece są trochę płatne, ale Państwo mają wtedy bezpłatne materiały. Mają Państwo też dostęp do scenariuszy do poszczególnych filmów, czego ja też na przykład nie mogę doświadczyć, bo nie mogę się tam zalogować. Więc jeżeli Państwo się zalogują, to będziecie pełnoprawnymi użytkownikami tej strony i tam po prostu jest takie bogactwo materiałów, że właściwie głowa boli od tego dobrobytu, powiedziałabym.
Na pewno dużo inspiracji. Wiadomo, że każdy pracuje z inną grupą dzieci, młodzieży, ale inspiracji możemy na pewno poszukać. I mam takie pytanie, z jakich miejscowości, z jakich rejonów Państwo jesteście? Jakbyśmy mogły prosić o taką szybką informację. Już będziemy kończyły za chwilkę. Opolskie, Katowice, Radomsko. No widzę, że jesteście Państwo z całego kraju. Na pewno wiecie, że w każdym województwie działa taki ośrodek filmoteki szkolnej. Są to liderzy filmoteki szkolnej. W Radomsku na przykład jest pani Ola Kendra. I to są takie osoby, do których warto się, z którymi warto się przede wszystkim poznać. Oni dysponują bardzo dobrze wyposażonymi pracowniami filmoteki szkolnej i wiemy, że różne formy i doskonalenia dla samych nauczycieli, ale także zapraszają grupy młodzieży, także zachęcamy do konsultacji, do kontaktów z nimi. Warto również zorientować się, jacy konsultanci metodyczni w Państwa ośrodkach zajmują się edukacją filmową. No i oczywiście zapraszamy do kontaktów z Gabinetem Edukacji Filmowej w Łodzi. Zdajemy sobie sprawę, że wielu kwestii dzisiaj nie poruszyłyśmy. Mam tutaj duży taki niedosyt, że panią, które uczą fizyki, chemii, niewiele podpowiedziałyśmy, może przynajmniej jeśli chodzi o pracę wychowawczą. Bo słabe byłyśmy z fizyki. Nie będziemy już tutaj obnażać swoich słabości. Proszę Państwa, czy macie Państwo do nas jakieś pytania? Jeszcze chciałam powiedzieć, że jeżeli Państwo na przykład, no sądzę, że Dorotko, że jeżeli ktoś by chciał na przykład do tego pogotowia wychowawczego, tak, według tego wzoru, który tam jest zamieszczony, coś opracować, tak, żeby mieć swoją publikację, no to zapraszamy. To jest chyba możliwe, prawda? Oczywiście. Tylko musi to być film krótki i pozyskany z legalnych źródeł, prawda? Tak. I napisać do niego, to właściwie nie jest scenariusz, tylko taki konspekt. No troszeczkę to pracy wymaga, ale nie tak dużo jak przy scenariuszu i na pewno taki scenariusz zostanie, znaczy taki konspekt zostanie zawieszony i będą Państwo mieli na przykład jakąś publikację. Tak. Tutaj pani Agnieszka pisze o tym, że jest dużo filmów o wynalazcach, fizykach, no, oczywiście, o naukowcach, tak. Ale nie, wiecie Państwo, wiemy z tutaj rozmów z nauczycielami, że na przykład fizycy często odwołują się do filmów science fiction, na przykład takich dotyczących podbojów kosmosu i rozmawiają z młodzieżą, często obalają mity, które tam są powielane. To może być naprawdę ciekawy punkt wyjścia do rozmowy na temat no, filmu, na temat praw fizyki, które tam zostały przedstawione. Pani Ania czuje niedosyt dotyczący języka angielskiego. Oczywiście bardzo nam przykro, że ta godzina już minęła. Jeśli chodzi o wykorzystanie filmów na lekcji języka angielskiego, no wydaje nam się, że jest jak najbardziej naturalne i pomysłów jest na pewno mnóstwo. A czy ma pani Aniu jakiś pomysł, którym by się pani chciała z nami podzielić? I ma pani nadzieję na częstsze spotkanie. Będzie nam bardzo miło, jeżeli jeszcze raz będą państwo się chcieli z nami spotkać. Ja przygotowując się do spotkania napotkałam taki bardzo ciekawy scenariusz zajęć języka angielskiego, to chyba dla grupy B1 albo B2, B1 chyba, z wykorzystaniem filmu, z różnymi takimi ćwiczeniami. On jest tam w PDF-ie, na pewno pani go znajdzie, jeżeli sobie tam wklepie, prawda, film na lekcjach języka angielskiego. Rozwijający, poszerzający słownictwo ucznia i rozwijający umiejętność no, takiego słuchania ze zrozumieniem, no tak bym to nazwała. Także ta pani, to chyba była metodyk, no właśnie podkreślała znaczenie filmu w edukacji języków, znaczy w kształceniu języków obcych i mówiła, że według tam badań prowadzonych w Anglii, to wykorzystanie krótkich filmów bardzo motywuje młodych ludzi do uczenia się, ożywia ich i no, sprzyja uczeniu się właśnie języka obcego. Także no, wszystko nas zachęca, żeby ten film
do szkoły wprowadzać. A ja jeszcze dodam, że na naszej stronie edukacjafilmowa.pl jest bardzo dużo scenariuszy zajęć właśnie do języka angielskiego, ale także propozycje znajdą i rusycyści, i germaniści, także zapraszamy do zapoznania się z tymi zasobami. Tych scenariuszy jest naprawdę bardzo, bardzo dużo, więc warto skorzystać z wyszukiwarki, tak żeby jakąś selekcję wprowadzić. Tak, dla dzieci. Jeśli chodzi, Pani Aniu, o scenariusze, tak, są tam scenariusze zajęć dla dzieci. Bardzo, bardzo Państwu dziękujemy. Czy macie Państwo jakieś pytania do nas? Już jesteśmy 15 minut po czasie. Tak, bardzo za to przepraszamy i musimy pewnie kończyć, bo zaraz nas Pani Daria odłączy odgórnie. Bardzo dziękujemy. Zaświadczenia to już Pani. Tak, jeśli chodzi o zaświadczenia, to już Pani z CEO, Pani Daria będzie się z Państwem kontaktowała. A ja powiem, że jeżeli Państwo macie jakieś pytania, sugestie i chcielibyście Państwo nawiązać współpracę, czy z Łódzkim Centrum Doskonalenia Nauczycieli, czy z Gabinetem Edukacji Filmowej, na naszej stronie edukacjafilmowa.pl jest adres mailowy, pod którym możecie się Państwo z nami kontaktować. Bardzo dziękujemy za dobre słowo, Pani Magdo. Dostępna, będzie dostępna prezentacja. Tak, tak. Prezentacja będzie dla Państwa dostępna. Także mogą Państwo sobie coś obejrzeć i tam wykorzystać jakieś szkolenia Rady Pedagogicznej czy zespołu przedmiotowego, prawda? To jest na pewno też ważne, żeby to przekazać teraz nauczycielom swojej szkole. A jeśli będziecie Państwo chcieli być na bieżąco co nowego mamy na stronie, to jeżeli korzystacie Państwo z medium społecznościowego, jakim jest Facebook, na Facebooku są zawsze anonsowane nowości, więc zapraszamy. Tam też są informacje o konkursach, no takim konkursem ogólnopolskim, na który już możemy zaprosić, będzie konkurs 2 srebrne ekrany. Który będzie wiosną, zachęcamy do kontaktów. Bardzo dziękujemy za wszystkie miłe słowa. I pozdrawiamy serdecznie. Bardzo nam miło, możemy powiedzieć, że się stresowałyśmy bardzo. Tak, bo pierwszy raz, tak. A jak usłyszeliśmy, że fizyka i chemia, to już się bardzo naprawdę zestresowałyśmy. Chociaż to żart oczywiście. I życzymy Państwu naprawdę wielu pomysłów, jeżeli chodzi o edukację filmową. I sprzyjających, mądrych dyrektorów, którzy zrozumieją, w jakim celu Państwo te działania podejmujecie. Bardzo dziękujemy, życzymy wszystkiego dobrego, także na święta, które już się niedługo rozpoczną.